Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojtek, a to jest krótki poradnik, w którym pokażę wam, jak zainstalować mody, których dostaniecie paczkę do mojej serii, jak i jak uruchomić Minecrafta z większą ilością RAMu. Także słuchajcie, zaczniemy sobie, właśnie od czego sobie zaczniemy? Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, jak uruchomić Minecrafta z większą ilością RAMu. Także w tym celu tworzymy sobie nowy dokument tekstowy. To nieważne, czy on będzie się jakoś nazywać, czy nie. W podpisie do filmiku znajdziecie to, co trzeba tutaj skopiować. Ja już tutaj sobie, jak widzicie, przygotowałem. Taką formułkę należy sobie właśnie wrzucić. I teraz tak, o co tutaj chodzi? Standardowo w Minecrafcie przydzielone jest 1 giga RAMu, ale jeżeli chcemy uruchomić Minecrafta z większą jego ilością, w tym celu właśnie tworzymy taki plik. I teraz tak, jeżeli chodzi tutaj o ten element, to zależy od tego, gdzie trzymacie wasz launcher, czyli do Minecrafta. W moim przypadku jest to na dysku C, users, Wojtek, desktop, Minecraft, exe, tak? Jeżeli macie na przykład, powiedzmy, Minecrafta na innym dysku, albo nie wiem, no gdzieś tam wrzuconego, to po prostu musicie podać jego dokładną ścieżkę, łącznie pamiętając z tym exe na końcu. I teraz tak, tutaj jak widzicie możemy, pierwsza rzecz to jest oczywiście liczba RAMu maksymalna, tak? Czyli tutaj jak widzicie jest to w tej chwili, zmieniłem sobie na 1 mega. Natomiast ja w tym celu będę używać 2, czyli dwukrotność, czyli 2048. Oczywiście jeżeli macie, powiedzmy, 4 giga RAMu bądź więcej, wpisujecie tutaj odpowiednio, czyli w przypadku jeszcze większej ilości, powiedzmy 4 giga, będzie to, zresztą właściwie to nieważne, co tu wpiszecie, ważne, żeby mody uruchamiać z większą ilością RAMu, bo myślę, że 2 giga wystarczy, bo w innym wypadku może troszkę przycinać i inne tego typu rzeczy. Co teraz robicie? Plik zapisz jako, ja to zapisuję na pulpicie i teraz nazwę to mc.bat. Ważne jest, żeby była ta końcówka .bat, bo wtedy to, co nam się zapisze, będzie to plik rozruchowy. I w tym wypadku klikamy to i jak widzicie, Minecraft uruchamia nam się teraz z 4-gigowym RAMem. Z 2-gigowym RAMem i zaraz wam pokażę. To możemy sobie zamknąć właściwie, bo Minecraft i tak już się z tymi 2 giga uruchomił. No niestety z dużą ilością modów troszkę to się wolniej wszystko wczytuje. Ja sobie tutaj zmienię na większy ten. No i tutaj jak widzicie, to jest właśnie odcinek, który przed chwilą wam nagrałem. No i zaraz wam pokażę. Tylko poczekam aż się... No tu niestety może trochę lagować, bo nagrywam cały pulpit, a nie tylko grę, więc się nie zdziwcie. I jak widzicie, tutaj w prawym górnym rogu jest przydzielone 2 giga RAMu. Także dobra, słuchajcie, z Minecrafta wychodzę, bo nagrywam w Full HD w tej chwili pulpit cały. No i słuchajcie, teraz przejdziemy do instalacji modów. Jak pamiętacie, jest to, żeby wejść do folderu z Minecrafta, jest to oczywiście ujojoj, procent, updata, procent, Minecraft. Jak widzicie, ja tutaj już mam co prawda wrzucone te mody, ale myślę, że to nie sprawi wam większego problemu. Paczka, którą dostaniecie, będzie się nazywała zupełnie inaczej, także się tym nie przejmujcie. Otwieracie ją za pomocą programu WinRAR i wszystko to, co tutaj jest. Tylko, pamiętajcie, żeby mieć czystego Minecrafta, to jest bardzo ważne. Czysty Minecraft, bez żadnych modów, najlepiej usuńcie w ogóle całe Minecraft, .minecraft z folderu application data. Możecie sobie zostawić oczywiście wasze savey, chociaż na tych modach one będą teoretycznie bezużyteczne. I po prostu całość kopiujecie do czystego Minecrafta, który jest tutaj, odpalacie grę za pomocą batu, czyli pliku rozruchowego i wtedy cieszycie się grą na modach bez większych lagów. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja lagów nie mam na tym komputerze, więc wszystko teoretycznie jest ok. Ja się tylko zobaczę, czy tu mi się narracja nagrywa. Nagrywa, także fajnie. Aha, no jak widzicie, zmieniłem sobie program na Goldwave'em, teraz wszystko nagrywam, a nie wcześniej Audacity. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, paczkę modów macie tam na dole, wiecie, w podpisie do filmików. Ja się z wami żegnam i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało i trzymajcie się i cześć.